Słuchajcie, wczoraj właśnie tak sobie myślałam. W ogóle rozważam tematykę serca i płakam się. I wczoraj tak sobie pomyślałam, przyszłam z tym do Boga, bo wiecie, jest tutaj cel, dlaczego tutaj jestem w Warszawie. I przyszłam do Boga, że gdzieś tam po drodze, właśnie obijając się o różne sytuacje, obijając się o różnych ludzi, o braci również, o ich reakcje, o to, że jestem non-stop między ludźmi, gdzieś tam rozstroiło się moje serce po drodze. I czytając w ogóle tekst, kiedy Piotr po prostu spotkał Jezusa, on prześladował chrześcijan, on był tym prześladowcą, ale Jezus jest tym, który potrafi zmieniać nasze serce. Ja byłam przy tym, kiedy Bóg zmienił serce mojego męża i przyszłam z tym do Boga, mówię, Boże, w ogóle ja nie chcę patrzeć tak na ludzi przez pryzmat ich grzechu, ich błędu. Potrafię zastosować prawdę w swoim życiu, ale nie chcę być w tym wszystkim taka arogancka, bo Ty mi dałeś zbawienie, a ja chcę po prostu być człowiekiem Twojego serca. I wczoraj pokutowałam z tego. Mówię, Jezu, zbaw mnie w tym temacie, że potrzebuję zbawienia. I wiecie, chcę głosić Ewangelię tylko i z jednego z powodu. Z powodu tego, jak Bóg patrzy się na człowieka. Jako na tą zgubioną owcę, którą chce zbawić. I chciałabym was też zachęcić, że jeśli coś nie gra i czujecie się przymuszeni, żeby głosić Ewangelię albo chodzicie z obowiązku, wróćcie do swojego serca. I spójrzcie na Boga, po prostu jak On patrzy się na człowieka. Nie wiem, do czego chciałam. Chciałam się z wami z tym podzielić. To byłaby moja wczorajsza pokuta. Amen.